Niesiesz to niewielkie 15-tysięczne miasto, znane przede wszystkim z zespołu zamkowo-pałacowego dawnej rezydencji Radziwiłłów. Marszałek Wielki Litewski Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, zwany Sierotką, w 1582 roku rozpoczął budowę monumentalnego renesansowo-barokowego zamku. Zamek został zbudowany na planie kwadratu z czterema ośmiokątnymi wieżami w narożnikach. Budowlę ukończono w 1604 roku. Jesteśmy na zamkowym dziedzińcu. Nad drzwiami herb Radziwiłłów, trąby. Zespół pałacowy był wielokrotnie odbudowywany i przebudowywany na przestrzeni wieków w stylu baroku, klasycyzmu i neogotyku. Po II wojnie światowej zamek został przekształcony w sanatorium i sukcesywnie niszczony i ograbiany. Dopiero w 1994 roku został uznany przez białoruskie władze za Narodowy Pomnik Kultury i Historii. W 1997 roku przystąpiono do restauracji zamku, a w 2005 roku zespół pałacowo-zamkowy został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zamek udostępniono zwiedzającym w lipcu 2012 roku. Mikołaj Radziwiłł, zwany Czarnym. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, zwany Sierotką. W lewym górnym rogu trąby herb Radziwiłłów. Sala kominkowa. W 1926 roku odbył się tu bankiet wydany przez Radziwiłłów na cześć Józefa Piłsudskiego. Bawialnia. Sala hetmańska. Pas kontuszowy o długości od 3 do 4,5 metra noszony przez szlachtę do kontusza. Sala złota. Sala łowiecka. Drewniana podłoga w zbrojowni. Pałacowa kaplica. Ołtarz w kaplicy pałacowej z kopią cudownej ikony Matki Bożej.
sypialnie księżnej. Dzwonnica z XVI wieku przy kościele Bożego Ciała w Nieświeżu. Kościół jest jednym z pierwszych barokowych kościołów na ziemiach Rzeczpospolitej. Został zniesiony pod koniec XVI wieku. Jest nekropolią rodu Radziwiłłów. W jego podziemiach spoczywają ciała 100 duch Radziwiłłów, najczęściej w brzozowych trumnach. Fundatorem kościoła był wspomniany już Mikołaj Radziwiłł-Sierotka. Po podróży do Egiptu poznał on podobno tajemnicę balsamowania zwłok, co wykorzystywano przy pochówkach członków rodu. Przy kościele stoi figura świętego Jana Nepomucena oraz krzyż misyjny z 2011 roku. Kaplica świętego Rocha. I tu kończy się nasza wycieczka po Białorusi.